Witam Państwa serdecznie. Dziś jest 30. ostatni dzień kwietnia. Laura Stachowska, zapraszam na raport. W tym roku Poznań jest drugim miastem na świecie, do którego trafi wystawa World Press Photo. I to właśnie w stolicy Wielkopolski już 2 maja będzie miała swoją polską premierę. Jest niezależną organizacją non-profit założoną w Holandii w 1955 roku. Celem jej jest wspieranie i międzynarodowa pomoc pracy profesjonalnych fotografów prasowych. Zaledwie 4 dni po światowej premierze w Amsterdamie wystawę World Press Photo podziwiać można także w Poznaniu. Już od wielu lat wystawa ta ma swoją polską premierę w Centrum Kultury Zamek. Od 14 lat w zamku odbywa się polska premiera wystawy World Press Photo. Wystawa World Press Photo pokazywana jest w zamku już od początku lat 90., także chodzimy o 20-lecie. Według dyrektor Centrum Kultury Zamek Anny Hryniewieckiej, fotoreporterzy, których prace wyłonione zostały w tym konkursie, wbrew pozorom cechują się ogromną wrażliwością. Zdjęcie roku 2012 przedstawia ciała 2- i 4-letnich chłopców, niesionych przez swoich wujów do meczetu w Gazie na uroczystości pogrzebowe. Pokazane są na nim martwe dzieci, zupełnie niewinne istoty, które zostały zabite podczas konfliktu pomiędzy dorosłymi ludźmi. To jest bardzo, bardzo uderzające. Jednak wystawa World Press Photo to nie tylko fotografie dramatyczne i krwawe wykonane w takich miejscach jak Strefa Gazy czy Syria. To także fotografie przedstawiające codzienne dni zwykłych ludzi. To jest taka bardzo stonowana, piękna, czarno-biała opowieść o małżeństwie włoskim, które spędziło z sobą 40 lat. Po tych 40 latach mąż Mirelli, Luigi, zachorował na chorobę Alzheimera. Mimo tego, że jak dowiadujemy się z opisu, Luigi zmarł, to jest nie jakieś światło. Wystawę w Centrum Kultury Zamek oglądać można codziennie od 2 maja. Bilet normalny kosztuje 12, a ulgowy 10 zł. Wystawę World Press Photo w zamku można oglądać do 23 maja. Zapraszamy. Podczas II wojny światowej w meksykańskim kanionie mieszkali naukowcy pracujący nad projektem Manhattan, w wyniku którego Stany Zjednoczone wyprodukowały bombę atomową. Ta ciekawostka jest tylko jedną z wielu, o której dowiedzieć się można od kilku dni w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Kilka tygodni temu pokazywaliśmy wyjątkową, albo może bardziej nietypową wystawę w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Przedstawiała ona wydobyte skarby na trasie budowanej autostrady A4 w południowej części Polski. Tym razem pokazujemy wystawę z dużo dalszych zakątków świata. W Muzeum przy Wodnej 27 pojawiła się kolejna ekspozycja z cyklu Bliskie spotkanie z. Tym razem jest to bliskie spotkanie z oddalonym o tysiące kilometrów od nas skalnym miastem. Od 27 kwietnia oglądać można na wybrane zabytki z kolekcji i prezentację pięknych zdjęć autorstwa dr Joanny Mingsztym. Ekspozycja prezentuje fascynujące skalne miasta Indian Pueblo, znajdujące się na terenie Arizony i Nowego Meksyku w USA. Wystawa skupia się na Indianach Anasazi, Indianach, którzy mieszkali w tym rejonie od mniej więcej I wieku naszej ery aż do XIII-XIV wieku. Dlaczego skalne miasta? Dlatego, że Indianie Anasazi wznosili swoje domostwa na krawędziach kanionów. I faktycznie wygląda to spektakularnie. Warto wspomnieć także o ceramicznych, bardzo pieczołowicie wykonanych naczyniach, które oglądać można w Muzeum Archeologicznym. Te naczynia są bardzo drogie. Niektóre z nich, te najtańsze, kosztują takie repliki $400, a najdroższe $40 000. Kuratorem wystawy jest dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska i to ona najwięcej wie o tej wystawie i skalnym mieście Indian Pueblo. Jednak odwiedzając Muzeum Archeologiczne można także samemu dowiedzieć się wielu ciekawostek związanych nie tylko z historią Indian. Co łączy królową angielską czy eksplozję bomby atomowej? Na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedź, wizytując naszą wystawę Skalne Miasta. Nie zdradzę więcej szczegółów, mam nadzieję, że jesteście Państwo zaintrygowani dostatecznie. Nasze miasto co roku wiosną robi się zielone, jednak coroczny konkurs jeszcze bardziej w tym mu pomaga. Właśnie rusza 20. edycja konkursu Zielony Poznań. Czy konkursy organizowane są tylko dla biorących w nich udział, by zdobyć nagrodę lub rozsławić swoje imię? Nie zawsze. Czasem jest to dobry pretekst, by wszystkim nam żyło się przyjemniej i bardziej zielono. Taki właśnie jest konkurs Zielony Poznań, który w tym roku ma swoją jubileuszową 20. edycję. Prezydent Poznania zaprasza więc mieszkańców, instytucje, organizacje społeczne oraz podmioty gospodarcze do udziału w tej wyjątkowej edycji konkursu. W dotychczasowych 19 edycjach wzięło udział blisko 50 000 uczestników, także
jest szeroki odzew na to hasło. Obiekty będą oceniane w 5 kategoriach. Pierwsza to zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe i szkolne. Kolejna to balkony, tarasy i okna. Następna to ogrody przydomowe. Czwarta kategoria działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. I ostatnia pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku i wiosną bieżącego. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są od 30 kwietnia do 20 czerwca bieżącego roku. Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie www.poznań.pl. Na zwycięzców czekają oczywiście atrakcyjne nagrody. Jeżeli chodzi o nagrody, za pierwsze miejsce uczestnicy otrzymują 1000 zł, za drugie i trzecie cenne nagrody rzeczowe. Staramy się zawsze, żeby każdy z uczestników jakiś drobny upominek miał pamiątkę z kolejnej edycji konkursu Zielony Poznań. Także 11 i 12 maja poznaniacy nie powinni się nudzić. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na kiermasz Zielony Poznań. To już 20 lat minęło, jak rozpoczął się nasza pierwsza edycja konkursu Zielony Poznań, a wraz z nim kiermasz, który odbywa się od paru lat w parku Wilsona przed Palmiarnią Poznańską. To właśnie tu wystawcy producentów roślin ozdobnych mogą zaprezentować swoją bogatą ofertę i zachęcić mieszkańców do zakupu wszelkiego rodzaju kwiatów czy akcesoriów ogrodniczych. I na koniec przypomnienie o zmianie w kursowaniu miejskiej komunikacji. Nie zapomnijmy, że dni świąteczne to także dni wolne dla części kierowców autobusów i motorniczych. W związku ze zbliżającą się majówką należy pamiętać o zmianach w rozkładzie jazdy tramwajów i autobusów komunikacji miejskiej. 1 maja w środę oraz 3 maja w piątek obowiązywać będzie świąteczny rozkład jazdy. W tych dniach zawieszone zostanie kursowanie linii numer 50, a linia numer 80 będzie skrócona do pętli Rudnicze. Natomiast autobus linii 81 dojeżdżać będzie tylko do osiedla Rusa, Szpital. 2 maja w czwartek obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy z wyjątkiem linii numer 70. Na której obowiązywać będzie roboczy rozkład jazdy. Od 1 do 5 maja autobusy linii 98 nie będą wjeżdżać pod kampus UAM na Morasku. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje także, że od 1 maja tramwaje linii 25 kursować będą w dni robocze tylko do godziny 18, a w soboty i dni świąteczne nie będą uruchamiane. To już wszystkie informacje, jakie dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejny serwis informacyjny Raport zapraszam w czwartek 2 maja w imieniu Mikołaja Szymca. Do zobaczenia.